Mazowieckie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć i czem Awizynosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z mazowieckich inwestycji. Lecimy bezpośrednio nad linią kolejową numer 3 w kierunku przy stacji kolejowej Orzadów Mazowiecki. Ta stacja kolejowa jest już dosyć długo na mapie Polski, ponieważ została otwarta pierwotnie w 1902 roku i nazywała się wtedy Orzadów, po prostu bez Mazowiecki. Natomiast od 1990 roku jest to już Orzadów Mazowiecki. Co z ciekawostek mogę powiedzieć na temat tego miejsca, to jest to, iż Orzadów Mazowiecki od 1937 roku ma prawa miejskie i liczba ludności na 2021 rok to jest prawie 15 tysięcy osób, więc takie ciekawostki, ale przejdźmy już bezpośrednio do tego, co tutaj się dzieje. Dwa perony, wcześniej był jeden peron wyspowy, teraz są dwa perony wyspowe, łącznie będą cztery krawędzie peronowe, czyli z czterech miejsc pociągi będą mogły odjeżdżać z tej stacji. Tak jak ten właśnie pociąg, który odjeżdża stąd w kierunku, jak dobrze pamiętam, Warszawy-Gdańskiej nawet. Natomiast co możemy zobaczyć tutaj? To jest to, iż są już nowe bramki. Jeden nowy tor, który aktualnie jest puszczony po nim ruch wahadłowy po jednym torze na odcinku pomiędzy Warszawą Włochy do, no tutaj nie wiem dokładnie, czy do Płochocina, czy nawet do Błonia. Od razu odpowiadając na pytania, bo często mi piszecie, ale Awizynosz, ruch wahadłowy jest tylko i wyłącznie na samym peronie. Nieprawda. Aktualnie przy Warszawa Gołąbki są zmieniane, jest lekko przebudowany układ torowy i są zmieniane rozjazdy przy Warszawa Gołąbki i w związku z tym tutaj pociągi jeżdżą wahadłowo również bezpośrednio do Warszawa Włochy, bo tam po prostu na Gołąbkach nie mogą zmienić toru, a przy Płochocinie nie wiem, bo tam jest rokitno budowane i może też jakieś są utrudnienia. Natomiast co mogę powiedzieć na pewno w tym miejscu, to jest to, iż dokładnie tu, to co widzicie na dole, to jest przejście podziemne, które tutaj się buduje nowe. Do przejścia podziemnego będą dwa wejścia, dwa wejścia z pedonu. Jedno to winda, drugie to zwykłe schody. Nie liczcie na schody ruchome w takim miejscu, spokojnie. To nie jest środek Warszawy, w ogóle po prostu nie jest Warszawa. W Warszawie nawet większość przystanków kolejowych nie ma schodów ruchomych, więc tutaj również tego nie ma, co na minus oczywiście, nie będę ukrywać, że byłoby miło, chociaż wątpię, żeby PKP utrzymało je w dobrym stanie na długim czasie. Natomiast co do wiatr, bo doskonale wiem, że Wam się nie podobają kolory, jakimi są pomalowane. One są tak pomalowane w takich kolorach, ponieważ konserwator zabytków zezwolił na wyburzenie starej historycznej wiaty tylko i wyłącznie w takim celu, jeżeli będą wybudowane dwie nowe wiaty wyglądające dokładnie tak samo jak ta stara, czyli cegiełki, malowanie i wygląd muszą wyglądać tak samo, więc ten żółty pozostał tutaj. Tutaj dalej też idąc możecie zobaczyć stary budynek startowania przy przejeździe kolejowym i tej części technicznej kolejowej w tym miejscu. Tutaj jest do wyburzenia. Jak widzicie, przed nim i za nim są bramki kolejowe, do których będzie zamontowana sieć trakcyjna, a na trasie stoi ten budynek, bo tutaj będą po prostu nowe tory. I też widzicie, że ten budynek ma właśnie nazwę, chociaż co prawda jest Orzet jako nazwa techniczna i na nim jest wpisany bezpośrednio Orzadów, to nowy budynek do sterowania, który się znajduje tutaj bezpośrednio dalej, techniczny od PKP, ma już napis bezpośrednio Orzadów Mazowiecki. No i oczywiście wygląda mniej więcej tak samo jak te wszystkie nowoczesne budynki. Ja parę takich nowych budynków widziałem już ostatnio, m.in. jeden jest Warszawa Główna, czy raz robiłem film sponsorowany w Sławkowie, też taki właśnie był nowy tam obok szerokiego toru. Co tutaj mogę powiedzieć o tego budynku? No z niego widzicie mniej więcej jak wygląda. Co dokładnie się znajduje w środku, to Wam nie powiem, bo nie byłem w środku, ale oczywiście to jest wszystko elektronicznie już tutaj zamontowane i w tym miejscu, gdzie mamy aktualnie przejazd kolejowy, nie będzie już takiej ilości torów pod kątem, nie będzie też krzyżownicy w tym miejscu, bo to po prostu układ torowy całkowicie się w tym miejscu zmienia. Po prostu będą tutaj tak samo jak wcześniej 5 torów mniej więcej, ale 4 będą miały krawędzie peronowe. Tutaj odpowiadając też na pytania, czemu aż 4 krawędzie peronowe, a nie wystarczyłyby na spokojnie po prostu jeden peron z dwoma krawędziami peronowymi i po prostu aby z tyłu były tory odstawcze, jak w Pruszkowie to się znajduje i jaskrętki cały czas mogą na spokojnie wykręcać. Dzięki takiemu rozwiązaniowi spokojnie więcej pociągów może stąd odjeżdżać, bo stąd pociągi nie jadą tylko i wyłącznie do Warszawy i Śródmieście. I to jest właśnie jedna z podstawowych rzeczy, której nie mogą na przykład odbić pociągi w teorii, przynajmniej z Pruszkowa. Bo stąd pociągi mogą pojechać do Warszawy i Śródmieście, mogą pojechać też na Warszawę Gdańską. I tutaj na Warszawę Gdańską mogą pojechać też dwoma liniami kolejowymi.
mogą albo pojechać bezpośrednio przez Warszawę Zachodnia, pojazd 9, albo przez ten odcinek, który aktualnie nie ma w ogóle przystanków kolejowych, czyli przez Fort Wola między innymi, tam wzdłuż granicy pomiędzy Wolą a Bemowem. Tutaj mamy budynek techniczny, znaczy budynek tymczasowy, te 8 kontenerów, to jest tymczasowy dworzec kolejowy. Można tam kupić bilety i jest tam też kwiatka czerwonia, która została wyburzona na czas tej całej przebudowy. Zalet mogę powiedzieć, że jest tam ciepło, jest czynna całkiem długo, więc można sobie na spokojnie tam wejść, posiedzieć i jest darmowa łazienka. Natomiast sam budynek dworca również jest przebudowany, co prawda w ramach innej inwestycji, niezależnie od samej stacji kolejowej. O tyle możecie zobaczyć, że już nie ma dachu. Budynek jest historyczny, jest zabytkiem, ma naprawdę dużo lat. W związku z tym on musi zostać odrestaurowany i w środku będą nowe przestrzenie handlowe i po prostu musi spełniać nowe standardy i też, żeby po prostu nie pogorszył się w stanie, czyli musi być ocieplony między innymi, ale od środka. Na razie jest montowany, znaczy był zdemontowany stary dach, będzie montowany niedługo nowy. Widać na wylot mniej więcej, jak wygląda ten budynek w środku. W samej tej części dworcowej po lewej stronie nie byłem. Byłem tylko i wyłącznie w tej przybudówce z boku, co się znajduje, bo tam były też kasy biletowe i pozostałe części i ona trochę była odnowiona, przynajmniej wyglądała lepiej, może tak to powiem, nie wiem, czy była odnowiona, po prostu wyglądała lepiej i w niej się znajdowały kasy biletowe, też przez jakiś czas było przejście techniczne na peron bezpośrednio, a teraz jest zamknięta i kasy biletowe są tylko i wyłącznie w tej części tymczasowego dworca, więc całkiem ładnie to tutaj też wygląda z tej drugiej strony. Dojście na jeden peron z jedną krawędzią peronową aktualnie jest trochę utrudnione, bo jest tylko i wyłącznie przez plac budowy trzeba przejść, po tłuczniu właściwie, więc nie jest to najwygodniejsze, po tłuczniu żwirem mniej więcej, ale spokojnie, nie ma żadnych schodów po drodze, więc na spokojnie w teorii przynajmniej z wózkami można dojechać. Minusem jest tylko i wyłącznie to, że wejście jest tylko i wyłącznie od strony północnej, od strony południowej trzeba przechodzić przez przejazdy kolejowe i trochę na okrągłość nachodzić i większość pasażerów, z tego co widzę, które czasami przyjeżdżam, tego nie robi. Po prostu przechodzą przez tory, a później wydrapują się na perony. To jest całkowicie niebezpieczne, nie popieram tego, ale też całkowicie to rozumiem, bo aktualnie droga dojścia na ten peron naokoło jest niewspółmierna do tego, jakby to było dużo szybciej, przechodząc bezpośrednio przez tory. I ogólnie tutaj bardzo dużo osób przechodzi przez tory, więc jeśli tutaj się nie pojawią w przyszłości ekrany akustyczne, to wątpię, żeby ludzie przestali przechodzić przez torowisko. Co według mnie też byłoby dużą zaletą tutaj, bo ekrany akustyczne by na pewno wyciszyły te terony i może dzięki temu byłoby ciszej w Ożerowie. Tu macie bezpośrednio przelot taki z lotu ptaka z dokładnie wysokością, prędkością, jaka będzie po danym torze. Największe to 160 km na godzinę, najmniejsze to 40 km, bo to jest bocznica. I po przebudowie, w ramach przebudowy, będzie możliwość tutaj puszczenia dodatkowych pociągów w kursach skróconych bezpośrednio do stacji Ożerów Mazowieckich. Właśnie po to tutaj są te dodatkowe tory, bo są tylko i wyłącznie dwa tory odstawcze. Jeden za stacją, drugi przed stacją. No i na tych torach odstawczych będzie można odstawić na przykład SKM-kę czy jakieś koleje mazowieckie. Natomiast można też zostawić je bezpośrednio na peronie, które nie są przelotowe. Takie zalety. No i też jakieś pociągi PKP mogłyby tutaj w teorii zatrzymywać się w ramach swoich kursów dalekobieżnych jako stacja pomiędzy. To było na tyle mniej więcej z tego filmu. Jeśli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jutro będzie tramwaj, kierunek Kasprzaka, bo bym się nie zmieścił już w styczniu. I Zielonka też już niedługo się pojawi na kanale. Do zobaczenia. Cześć!